wójt gminy Biała Podlaska, Wiesław Panasiuk. Panie wójcie, witamy w Słowacinku Starym. Za nami w tle budowa jednej z ulic w Słowacinku. Ta ulica ma trochę swojej historii. Ulica ważna, istotna, bo i blisko szkoła, i blisko kaplica, no i trochę mieszkańców tutaj mieszka. No właśnie, to jedna z wielu inwestycji w gminie Biała Podlaska, aczkolwiek tą dzisiaj opisujemy i o nią dzisiaj pytamy. Słowacinek Stary i budowa ulicy. Jak do niej doszło? Co budujemy? Na jakiej długości? Za jaką kwotę? No i dlaczego akurat tutaj? Kolejna ulica, czy kolejna droga budowana jest w gminie. To jedna z 9 zaplanowanych do wybudowania w tym roku. Chciałem powiedzieć, że ta droga była długo oczekiwana przez mieszkańców. Przede wszystkim dlatego, że dotychczasowy przebieg drogi nieutwardzonej przebiegał przy samej szkole. Wiązało to się oczywiście z bezpieczeństwem uczniów dojeżdżających do tej szkoły. Dlatego postanowiliśmy wyjść do przodu, wybudować nową ulicę, dając jej nowy kierunek. I w tym momencie budowana jest droga długości 320 metrów za kwotę 306 tysięcy złotych. Jest to droga oczywiście 6-metrowa w krawężniku na podbudowie cementowej, zakończona betonem asfaltowym. Tak jak powiedziałem, z jednej strony szkoła, z drugiej strony mieszkańcy i w bezpośrednim sąsiedztwie kaplica. Także droga była bardzo mocno tutaj potrzebna. Dlaczego o tym mówię bezpieczeństwie? Dlatego, że ten odcinek, który bezpośrednio przy płocie szkoły przebiegał, będzie wyłączony z ruchu i zostanie tutaj utworzony tak zwany parking dla szkoły, o tak powiedzmy sobie na skróty, czyli dla dzieci dojeżdżających, czy rodziców, tak, tutaj. Natomiast nowa droga jest w trakcie budowy, termin zakończenia wrzesień, koniec września tego roku i jak widzimy, termin jest niezagrożony. Myślę, że inwestycja zostanie zakończona w terminie. Słowacinek Stary, panie wójcie, coraz pilniej potrzebuje nazewnictwa tych nowych ulic. Zgadzam się, jestem jak najbardziej za i w niedalekiej przyszłości, a niedalekiej to się liczymy tutaj miesiącami, zostanie przeprowadzony konkurs na nazewnictwo ulic. Chcemy, żeby to wypłynęło od mieszkańców i rzeczywiście zrobimy tutaj nowy, tak, najpierw konsultacje, potem nazewnictwo i nowa numeracja całego. Tak, to jest bardzo konieczne i bardzo potrzebne i jest to zaplanowane.